wędrówkę, czas zacząć, ruszamy nad morze. Ruszamy nad morze. Mamy prawie 22. Teoretycznie 6 godzin 15 minut. Zobaczymy, ile zajedziemy. Na pewno będziemy dużo jechać. Pogoda nam nie sprzyja. Leje deszcz. No ale cóż. Startujemy w drogę. Zatrzymaliśmy się na tankowanie. Zobaczymy, ile kamper spalił. Jak widać, wyszło prawie 56 litrów. Się by nie chciało. Zrobiliśmy 557, no prawie 558 km. Tak, nad morze. Kamper, no. Jesteśmy. Zatoka Pucka. Mamy tu kilka kamperów. No my też zatrzymaliśmy się na chwilę, wypijemy kawę i jedziemy na kamper. Jesteśmy na Półwyspie Helskim, miejscowość Hel, kemping Kormoran. Tu mamy recepcję, na wprost. Skręcamy w lewo, mamy wjazd na ośrodek. Wjeżdżamy i mamy tutaj drogowskaz, gdzie się kierować, gdzie mamy sanitariaty, gdzie mamy pole B, pole A, ustawka, przyczepy, pole C. My jesteśmy po prawej stronie na polu B, także pole kempingowe Kormoran jest bardzo rozległe, bardzo duże, bardzo dużo przestrzeni, fajnych okolicach, w fajnym miejscu, las, bardzo blisko plaży. Mamy sanitariaty, mamy pralki, możemy tutaj wyprać. Mamy z tyłu taką miejscówkę do imprezowania. Jakieś ognisko można zrobić. No, wczoraj tu było dość głośno, także ktoś tutaj urzędował. Ktoś tutaj robił imprezę. O, widać chyba hamaki pozrywane. O, i tu jest miejscówka taka, gdzie można sobie usiąść. O, głośnik chyba z wczorajszej imprezy jeszcze został. Nasza miejscówka fajna w lesie. Później ją pokażemy. Idziemy zobaczyć sobie, jak wygląda plaża. Kamila się cieszy bardzo, bardzo jej się tu podoba. Taki dziki kemping, praktycznie w lesie. Ale wieje. Pieska ma taka
nieźle. Trochę wieje, ale całkiem fajnie wygląda. Super. Na posaka. No. To na piasek jest. Wchodzimy. Sprawdzamy, co tu jest. Kama będzie świecić latarą. Kupa śmieci i gruzu. Poświeć tylko, Mila, uważaj. Poświeć, zobaczymy, co tam jest. Poświeć tylko, stój. Poświeć, co tu jest. O kurczę, zalane wodą. Na tych dwóch kołach się to zmieni. Poranna kawa, w fajnych okolicznościach przyrody. Woda ładnie, nie? Zobacz, tam kamila pływają, zobacz. Fajnym miejscu też. Super. Wieczorkiem przejść, jak najbardziej. Sauna mobilna. O, i tu mamy od razu plażę. Mamy też tutaj szkółkę kitesurfingową. Jak ktoś chce się nauczyć, można sobie wykupić kurs, poćwiczyć. No, Kamile rozbolały nóżki. Tatuś coś trochę pomoże. Nie, Kamila? Aha. Dobra. Co siedział mój kolega? Będziemy się bawili. Będę patrzała, jak pies skacze przez falę. Przyszedł kolega. Kuba z pieskiem. A my się rozłożyliśmy w lesie na samym końcu. My zaparkowaliśmy tu po lewej na końcu, bardzo blisko plaży, w lesie.